Włącz i zostań z nami. Powiedz, co to dzisiaj za wydarzenie? Dziś spotykamy się tutaj w sali Polskiego Radia Wrocław na koncercie Rzeczpospolita Śpiewająca. Jest to koncert okazji Święta Niepodległości. Będziemy śpiewać pieśni w dwóch częściach. W pierwszej części będą to zapomniane piosenki patriotyczne, które chcieliśmy trochę odświeżyć i zaśpiewać w innych aranżacjach i też w wykonaniu młodych ludzi, studentów związanych z duszpasterstwami akademickimi Wrocławia. W drugiej części będziemy śpiewać wspólnie razem z dziećmi piosenki patriotyczne, które są znane i lubiane. Będą to takie hity jak O mój rozmarynie czy Rozkwitały pąki białych róż. I ile osób będzie uczestniczyło w koncercie? Na scenie wystąpi 23-osobowy chór studentów i 30-osobowy chór dzieci. Także myślę, że około 50 osób pojawi się na scenie. Są jeszcze muzycy, którzy będą nam akompaniować. No i tak myślę, że w radosnej atmosferze będziemy świętować niepodległość naszego kraju. Ale najpierw chciałbym przywitać, myślę, że gości najważniejszych, i to nie będzie faux pas z mojej strony, a więc wszystkich rodziców, całe rodziny, dzieci, które zaśpiewają ten koncert dla Państwa. Witam Państwa serdecznie. I za to pięknie dziękuję. Witam dolnośląskiego kuratora oświaty, pana Romana Kowalczyka. No i jest również z nami dzisiaj oczywiście rektor duszpasterstwa akademickiego Maciejówka. Witam serdecznie księdza Mirosława Malińskiego. Myślę, że ze szczególną uwagą przysłuchiwać będzie się nowym, młodym talentom muzycznym, w szczególności wokalistom, profesor Maria Zawartko, która jest też dzisiaj z nami. Dzień dobry, pani profesor. Witam wszystkich Państwa. Teraz o zabranie głosu, a więc proszę na scenę panią Dominikę Cebrat, dyrektor biura PKO Banku Polskiego we Wrocławiu. Pani Dominiko, bardzo prosimy, przy brawach, przy brawach. Dzień dobry Państwu. PKO Bank Polski bardzo chętnie angażuje się w inicjatywy wspierające, budujące narodową tożsamość. W tym roku włączyliśmy się w obchody jubileuszu Chrztu Polski, ale również rocznicy Powstania Warszawskiego. A we Wrocławiu sponsorowaliśmy produkcję filmu Bitwa Wrocławska, a dzisiaj zapraszamy na koncert. Polska to nie tylko krajobraz, język, wspaniali ludzie, ale także wartości duchowe, które stanowią o naszej specyfice. Umiłowanie wolności, godności człowieka, uszanowanie innych. I to najmłodsi za chwilę z wielką energią wyśpiewają. Zbieramy się w imię tego, co nas łączy, a nie przeciwko komukolwiek. Że to jest manifestacja jedności wokół tego, co podstawowe, a nie przedsięwzięcie, które kogokolwiek ma wykluczyć. Prawdziwymi inicjatorami tego przedsięwzięcia są dwudziestolatkowie, którzy założyli Fundację Młoda Rzeczypospolita, a prawdziwymi bohaterami ci, którzy śpiewają. Te orzełki, które Państwo tutaj przy wejściu otrzymywali, wiem, że nie wszyscy je mają, nie wszyscy zauważyli, że mamy dla Państwa piękne orzełki tutaj w klapę. Kto z Państwa już ma, proszę dumnie prezentować, a kto z Państwa jeszcze nie odebrał, to proszę po zakończeniu koncertu przypomnieć przy wyjściu. W Szkole Kazimierza Ujazdowskiego o niepodległości nie tyle się mówi, ile bardziej się dla niej pracuje. Nadaje się jej treść. I wydaje mi się, że te pytania są niezwykle pasjonujące, niezwykle ciekawe. I w wymiarze osobistym, co ja mogę zrobić, jaką ja mogę treść nadać swojej niepodległości, swojej samodzielności, swojej dojrzałości. I w wymiarze osobistym, i w wymiarze społecznym. Co my możemy zrobić? Co niepodległość, samodzielność, dojrzałość oznacza dla nas jako grupy, jako wspólnoty? I z tym pytaniem, mówię osobiście, mówię o mojej generacji, o nas młodych, mamy większy kłopot. Do tych pytań bardzo zachęcam zawsze wszystkich swoich współpracowników i wszystkich rówieśników, bo uważam, że są niezwykle ciekawe. Osobiście w imieniu całej Młodej Rzeczypospolitej, całego zespołu chcę podziękować
ale też wszystkich Państwa bardzo proszę. Ogromkie brawa dla pani Bernadety Kot. W takim razie miłego wieczoru i do usłyszenia. Pan Błażej Duber. Proszę Państwa, a więc pośpiewajmy. Usta milczą, dusza śpiewa. Nikt im już nie kazał, poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk. Nikt nie pytał ojca, wszyscy wiedzieli, za co idą walczyć, komu płacić dług. Nikt nie pytał ojca, wszyscy wiedzieli, za co idą walczyć, komu płacić dług. Czy w mieście, cóż to za słodka dla nas podzięka, gdy spojrzy mile oko niewieście, twarz zapłoniona błyśnie z okienka, bo serce Polek po ich urodę czuła w czci serca jak żołnierz prawy, i choćby za tę jedną nagrodę winien być pierwszy wśród bojów żawy. Marsz Żuławy, nabój na krwawy, święty oprawy. Marsz Żuławy, marsz. Marsz Żuławy, nabój na krwawy, święty oprawy. Nabój, marsz. Siedzi sobie na małym stołeczku, ślubne szaty wyszywa. Wracam z wojny, idę do domu, a ty się nie wydała, a ty się nie wydała. Powiedzże mi, moja najmilejsza, na kogoś ty czekała. Powiedzże mi, moja najmilejsza, na kogoś ty czekała. Oj, czekałam, ja czekałam, mój jasieńku na ciebie, mój jasieńku na ciebie, że kiedy ty z wojenki powrócisz, ja się wydam za ciebie, że kiedy ty z wojenki powrócisz, ja się wydam za ciebie. Daj mi usta, kochaneczko, pocałuję cię nieraz, pocałuję cię nieraz. Kiedyś wie, na to chociaż i zginę, ty mi w niebie buzi dasz. Kiedyś wie, na to chociaż i zginę, ty mi w niebie buzi dasz. Sanitariuszka Małgorzatka to najpiękniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka promienny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy bóg, to cię opatrzy Małgorzatka słodsza niż przydziałowy miód. Jakże twe serce zdobyć mam, choć sprawa wcale nie jest gładka, już jeden sposób na to znam. Czekając do rana,
pole bitwy szarej nocy przyszedł mrok. Znużona ciężkim bojem wiara twardo śpi. Na warcie stary szyld Wagdal wytęża wzrok i o przeszłości cudne roi sny. Wtem oto widzi w dal rycerzy pędzi chów. W poświacie jasnej białe orły chwieją się. Tratują się kurwą, czernieją morza głów. To nieśmiertelność mknie. Barwy ich barwny strój, amaranty zapięte pod szyją. Ech Boże, ech Boże, ech Boże, mówi, jak ci polscy ułani, ci polscy ułani. Czego warto wspierać takie inicjatywy jak dzisiejszy koncert? Nie mam nigdy najmniejszych wątpliwości, że zawsze powinienem przychodzić z pomocą takim inicjatywom. I cieszę się, że Wrocław jest miejscem szczególnym, bo tutaj narodziła się idea animacji chórów szkolnych Śpiewająca Polska przed prawie 10 laty. I tutaj narodziła się Śpiewająca Rzeczpospolita, czyli szczególna, pozytywna forma przeżywania Święta Niepodległości. Nie mogłoby mnie zabraknąć, dlatego że mam przekonanie, że to są najbardziej cenne, kreatywne formy uczestnictwa w kulturze. Mam takie poczucie, że Polska jest w bezpiecznych rękach, bo najmłodsi byli najbardziej energetyczni, najbardziej radości, najbardziej naturalni. Powiedziałem na początku, że nie tyle przekazujemy pałeczkę, co ta pałeczka już jest bardzo mocno w rękach młodych, a to jest przyszłość Polski, przyszłość Rzeczpospolitej. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 imienia bohaterów Westerplatte we Wrocławiu. Uczniowie Szkoły nr 30 we Wrocławiu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 68 imienia drugiego tysiąclecia Wrocławia. Otóż pani Bernadeta zadzwoniła do mnie jakiś czas temu z propozycją poprowadzenia tego wyjątkowego koncertu. Zapytała: panie Pawle, czy pan by się zgodził, żeby zapowiedzieć ten koncert? Ja mówię: pani Bernadetu, w zasadzie to jest przecież zaszczyt. To każdy by chciał stanąć przy takiej uroczystości z takim repertuarem. Ale dlaczego ja? No wie pan, panie Pawle, pan przecież kiedyś był iluzjonistą, pan potrafił czynić cuda. Wie pani, pani Bernadetto, no to prawda, ja tak w zasadzie od tego kiedyś dawno temu zaczynałem, ale to było dawno temu, ja nie wiem, czy te numery jeszcze działają, wie pani to. A ten numer, że ludzie odzyskują wzrok, zrobiłby pan? Wie pani, no mogę spróbować, ale mówię, gwarancji nie daję po prostu, bo to nigdy nie wiadomo, czy to wypali, czy to nie wypali, ale spróbuję, dobrze? Więc proszę państwa, chciałem teraz ten numer właśnie wykonać, tylko po prostu chcę się przeżegnać chwilę przed, bo mówię, dawno tego nie robiłem, a zwłaszcza w tej sali, nie wiem jak to po prostu wyjdzie, to był numer, że się odliczało od 5 do 1. To ja to po prostu zrobię. 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Popatrz, działa. Widzą państwo śpiewniki? A teksty państwo widzą w tych śpiewnikach? Proszę sobie otworzyć i zobaczyć, co państwo mogą. Przy okazji bardzo chciałbym swoim asystentom mojego widowiska iluzjonistycznego podziękować tam. Dzięki, chłopaki. Proszę państwa, więc jesteśmy w drugiej części koncertu, gdzie państwo widzą, jeszcze nigdy tylu śpiewników nie było w jednym miejscu jednocześnie. Thank you.
sobie wyobraźcie żołnierzy, piechotę, których właśnie nikt nigdzie nie woził, nie mogli latać samolotami, nikt ich ciężarówkami nie przewoził, bo trzeba było przejść przez pola, lasy, bagna, całą Europę, by walczyć o niepodległość naszego kraju. Konsola do gier. To tego nie macie. To dobrze. Kto ma w takim razie w plecaku serce? Ręka w górę. Ja mam. Tu podejdę. Przepraszam bardzo. Kto nosi serce w plecaku? Jak ono wygląda? Dziwnie. Dziwnie. Prawdziwe jest? Czy czekoladowe? Rysunek. Rysunek serca. Bo serce w plecaku, kto rozumie, o czym ta pieśń może być? O sercu. O sercu w plecaku. Bo kiedy żołnierz ruszał na wojnę, to w tym plecaku była pamięć o jego dziewczynie albo o jego żonie, prawda? I on ją normalnie dźwigał, słuchajcie, na plecach przez całą wojnę. Serce w plecaku. Śpiewamy? Bo to tak będzie trzeba po męsku, panowie. Wojenko, wojenko! Oh,
pisze, bo marszałek Piłsudski uważał, że to była jego ulubiona pieśń. Pierwsza brygada. Tak, pierwsza brygada. Wiedziałem. Dla Ciebie i Twojej rodziny.